jesteśmy w drodze na język trolla. Tutaj przed nami piękna, jesteśmy w dolinie, widzimy szczyty, z których płyną wodospady. O, jeszcze raz wodospady. Jesteśmy w dolinie, tutaj widać zbocza gór, potężne wodospady oraz śnieg zalegający na szczytach góry. No i przed nami jeszcze 200 km do języka trolla. Jest godzina, nie wiem, 9, 10, która jest pierwsza śmierć. Za 20, 10, bardzo jasno jest w tej chwili. Także prawie jak byłoby popołudnie w Polsce. Jesteśmy cały czas w drodze na Trolltungę do miasta Odda. W tej chwili mamy mały tutaj postój. Po drodze mamy jeszcze około 130 km do celu. O, to jest miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Jest taki parking. A na szczytach gór widać śnieg. I my jedziemy w kierunku tego śniegu. W tej chwili jest temperatura mniej więcej plus 9 stopni na górze. My jedziemy cały czas na północ, no i będziemy spać w tej temperaturze w namiotach. Ustawiamy się do zbiorowego zdjęcia. No, nic dziwnego jest, słuchajcie, w tej chwili jest godzina za 15:11 w nocy, bardzo jasno jest jeszcze na dworze. 11 jest, za 15:11. Jest cały czas jasno na dworze. Kubuś, stań tam koło cioci, między Julę a ten, a w pasusie. I uwaga, robimy zbiorowe zdjęcie. Cały czas jesteśmy w drodze do miejscowości Odda. Stamtąd będziemy chodzić na Trolltungę już jutro rano. W tej chwili jest prawie w pół do 12 w nocy. Praktycznie jest jasno, no, także można książkę czytać właściwie. Za mniej więcej godzinę będziemy na miejscu, wtedy rozbijamy namioty i szykujemy się do wejścia na... Jesteśmy cały czas w drodze na język trolla do miejscowości Odda. Zatrzymaliśmy się tutaj w tej chwili na malutkim takim parkingu. Śnieg, mniej więcej 4-5 stopni ciepła. I jest w tej chwili godzina około w pół do 12 w nocy, może już nawet za 20:12. Jest bardzo jasno, przeraźliwie zimno, a my jeszcze nie dojechaliśmy na miejsce i niedługo będziemy rozbijać nasz namiot, jak dojedziemy już na miejsce. Oto jedziemy bardzo starym tunelem. Widać, że wydrążony jakąś metodą taką archaiczną. Końca nie widać tunelu. Się kończy. Wyjeżdżamy. Oj, ale śniegu. Oto drugi Mateusz wysiadł z samochodu. Jest za 15:12 w nocy, jest zupełnie jasno, a tutaj przed nami no śnieg. Po prostu śnieg, no prawie jak gdzieś na Arktyce. Pusta droga, 4 stopnie, termometr w aucie pokazuje. Także jest dosyć zimno, a przed nami jeszcze 70 km do celu, do Trolltungi.
cały czas zmierzamy na północ, jest już po 12. Mamy około 50 km do celu. Śniegu coraz więcej, a na dworze jest w tej chwili 3 stopnie. To tak pokazuje termometr w samochodzie. Ogólnie rzecz biorąc, pogoda dopisuje, tylko nie jest ciepło. Praca z trolltunki, jakiś turysta. Jesteśmy na trolltundze, to znaczy jesteśmy w miejscu, w którym ludzie już zaczęli rozbijać namioty i szykują się do wspinaczki na jutrzejszy dzień. Jest w tej chwili godzina w pół do drugiej w nocy i jest właśnie tak jasna, jak tutaj widać. Praktycznie jest taki półmrok, szarówka można powiedzieć. To gdzie rozbijamy? Tam jest pełno kamieni. Aha, dobra, że są kamienie tutaj. Namiot jest już rozbity, a tymczasem zaczyna się wschód słońca. Jest godzina 2 w nocy. I tak wygląda tutaj okolice.